Ostatnie dni w tym miesiącu były nerwowe i tłoczne. Podatnicy, którzy jeszcze nie złożyli swojego rozliczenia, tłumami odwiedzali urząd. W skarbówce i tak od kilku lat jest o wiele mniejsze zamieszanie. Wszystko za sprawą e-deklaracji. Swój PIT możesz wysłać przecież przez internet. W Sanoku korzysta z tego już co piąty podatnik. Jest ona wygodna, prosta, oszczędza podatnikom czasu i kosztów, ogranicza do minimum formalności związane z rozliczeniem, a przede wszystkim też sprawia, że system e-deklaracje od razu przy sporządzaniu zeznania weryfikuje prawidłowość jego sporządzenia, więc można sprawdzić, czy zeznanie zostało wypełnione prawidłowo. Rozliczając się możemy dobrowolnie przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W całej Polsce jest ich ponad 7 tysięcy. 1% można przekazać na konkretny cel. Kto o tym zapomni, pieniądze utopi w kasie Skarbu Państwa. Świadomość odliczenia 1% dla organizacji pożytku publicznego z rozliczenia rocznego jest bardzo duża wśród podatników, którzy rozliczają się w naszym urzędzie. Mniej więcej jest to liczba podatników około połowy z ogółu ilości składających zeznania podatkowe. W ubiegłym roku organizacje pożytku publicznego w całej Polsce z 1% zebrały 457 milionów złotych. Większość pieniędzy trafiła jednak na konta dużych ogólnopolskich organizacji, fundacji i stowarzyszeń. Pojawił się pomysł, aby 1% pozostał w regionie podatnika. W Sanoku też jest sporo stowarzyszeń, które mogłyby z tego skorzystać. Nasze stowarzyszenie Pomoc Rodzinie właściwie pomaga rodzinom wielodzietnym, biednym, które mają kłopoty materialne i finansowe. Forma jest różna. Możemy pomagać materialnie, czasem zapłacimy rachunki, których nie mogą zapłacić, a głównie to, że właściwie pomagamy dzieciom. Dzieciom i młodzieży. Już ponad 20 lat zajmuję się osobami bezdomnymi, ubogimi, niepełnosprawnymi, chorymi. Nie zajmujemy się tylko samymi osobami bezdomnymi, ale też i rodzinami, które przebywają w domach. Także pomagamy wszystkim. Ten 1% dla takich organizacji jak Towarzystwo Brata Alberta czy innych działających na rzecz ludzi, a także i zwierząt, jest bardzo ważny, ponieważ można z tych środków cokolwiek zrobić. Ten 1% przyda nam się niesamowicie, dlatego że trafiają do nas przeróżne zwierzęta o przeróżnych potrzebach, niektóre trzeba leczyć, szukanie domów dla nich czasami trwa miesiącami, niestety nie ma tutaj co ukrywać, więc te pieski potrzebują na bieżąco i żywności, i opieki lekarskiej. Więc każdy grosz się dla nas naprawdę bardzo liczy. Jeśli do tej pory nie przekazywałeś 1% podatku, nie zapomnij zrobić tego w przyszłym roku. Możesz pomóc tym, którzy naprawdę tego potrzebują, albo wesprzeć ciekawy lokalny projekt.